Siemano, jestem Rafał, to jest pan Tomek. Cześć. Witamy w Pajęczym Gnieździe. I dzisiaj mój kolega chce spróbować sił z pająkami, bo się zastanawia, czy sobie nie wziąć. I w sumie nigdy nie karmił, także chce spróbować. No. Zapraszamy do oglądania. Tomek jest początkującym, nigdy nie karmił pająków. Czasami jak do mnie przychodził, bo się znamy kupę lat, to patrzył, co ja robiłem. No, bał się raczej cokolwiek zrobić. Dzisiaj będzie przełamywał strach. No, to było... Tam trzeba będzie turki wziąć na pewno. No, to było ponad dekadę temu, nie? Dekadę temu. No to teraz za często nie przychodzisz. No, sytuacja się zmienia. Tak, żeby nie zasłonić. Otworzymy i... Od czego zaczniemy ten? Zaczniemy od może kędziorka. Taką podstawy pająka. Byś musiał złapać tureczka. Nie? I dać go pająkowi. No to uwaga. Który pierwszy? No tak ciężko będzie. To nie jest takie proste. Ja, dlatego chcę się trochę pobawić tym. Chociaż nie chcę ich męczyć tak za bardzo. No nie. One są wiecznie zmęczone. No, widzę. Ale ty łapanie je głaszczesz. No. Odezwała się ekspertka. Ekspertka. Ja ostatnio złapałem karaczana, który uciekał ten pensetą jak pałeczkami chińskimi tymi do azjatyckiego żarcia. Tak, to było na live'ie. No. Karaczan spadł na podłogę, a Rafa złapał go. Początkującego to powinien być od łapania karaczanów najpierw. No właśnie. Pająka. To nie przyspieszymy to. Chciałem pęcetko złapać. No to masz złapać pęcetko. I tutaj będziesz musiał dać pajączkowi. Bezpośrednio mu tutaj? No tak, żeby ten zauważył, że się coś dzieje. Ale ładnie złapał. No. Elegancko. Aż mu nóżka między helicerami wystaje. Nie bałeś się, że wyskoczy? Nie, jakoś. Powiem szczerze, nie mam aż takich odruchów, że mi wyskoczy, zaatakuje, czy się schowa za plecami. Na razie jesteśmy przy podstawkach. Pamiętaj. Pamiętam. No. Ale śmiesznie, bo wystaje. Nie, już nie wystaje nóżka. Nie, no mam pokorę do pająków, także... No. Jak tam wrażenia po pierwszym nakarmieniu pająka? Ciekawe, tylko najpierw trzeba umieć złapać te karaczany. To wprawa jest. No. Także mamy pierwszego pająka za sobą, ciuchaj. To dawaj następnego. Widzę już ten, zaczyna się wkręcać. No a jak, tylko trzeba najpierw, jeszcze chce się z tymi karaczanami pobawić. Może dzisiaj wyjedziesz od nas jednak z pająkiem. Pojemniczku na pewno dostaniesz odpowiedzi. Teraz jest Antoscuria pieniculata. Jest też pająk polecany dla początkujących. Azjatą to bym nie był raczej. Nie, musiałbyś mieć wprawę do jedzenia. Azjatyckiego jedzenia. No, widać, że na sushi nie chodzisz. Nie. Tylko ramen łyżką jesz. Ja za długo ostatnio jest. O, musiałbyś mu dać. A, już jest otwarte. Jest otwarte. Nawet otworzył. Ale zaatakował. Ale pęsetkę. A schował się karaczanek pod kokosko. Spróbuj dać jeszcze jednego. No to damy jeszcze. Się wydarzały rzeczy. Pajączek jest niecierpliwy. O. Ale mówię, ostatnio jak ten, właśnie jak w tych filmach było, że jakiś Azjata złapał muchę w locie, to ja tak karaczana. Weź tak bliżej daj mu. No. A ci się ręka trzęsie trochę. Trochę tak. Pa. Jest, złapał. No. I po robocie, widziałeś? Jaki sprawny? Kocie, ty nie dostajesz. Lekkie emocje, dlatego rączki mi latają. Ja wiem, to jest... Delirka. To są emocje. To delirka, panie. Ten... Nie, ten hobby sprawia dużo rzucił, emocji. Nie, to się od tego momentu zaczęło, jak się rzucił na pęcetę. No, bo nie jesteś przyzwyczajony jeszcze. Pierwszy raz w życiu, nie? To bez przesady. No i tak dobrze, nie? No nie będę wrzeszczał, nie? Czy coś takiego. Nie. Pijesz do kogoś? Poczekaj, ja jestem jeszcze gorszy, bo jak się coś
odwali, to ja od razu przez balkon lecę. Dobrze, będziesz miał, bo jest zasłonięty, jest z woliera na koty. To nie będzie przeszkodą dla mnie. A słuchajcie, czy to nie wy byliście razem, kiedy była ta historia, jak Rafałowi zaczął... To był ten słynny Tomek, który chciał uciekać mi przez okno, kiedy pociloteria rufilata wlazła mi pod spodem. Nogi to miałem jak sprężynki, nie? Także przeżyć mamy ze sobą bardzo dużo w życiu. Teraz weźmiemy coś większego. Ja tylko wezmę do kureczki jakieś. Ale widzę już emocje. Bo emocje są... Tobą targają. Tak, muszę się lekko uspokoić, nie? Bo to nie ja jest... jestem ciekaw, czy pani słynna Emilka będzie chciała coś spożyć. Cześć, tutaj. Wszyscy ją uwielbiają. Więc którego karaczana wybierasz? Ja bym chyba dał trochę większego, wiesz? Większego, nie? No, tak ci tutaj dam. Tym razem będą to argentyńskie. Mhm. O. Może takiego ciut większego damy, nie? O. Jego mościa. O. I dobra. I teraz mu gdzie tutaj podsunąć? No daj Emilce. Tu dzieliście? No tak, weź jej daj. Może będzie chciała zjeść. Może podsunę lekko. Braszki to bywają takie niejadki, ale może coś tam... Nie ma chęci za bardzo. O, wzdrygnął się. Emilka. Dawno nie jadła, to no muszę to przyznać. To ona jest, tak? Tak. Dawno nie jadła, no tak. Dziewczynka. Ale czy no będzie jest. Chciała jeść? No nie ma chęci za bardzo. No nie. No podniosła się tylko tyle w sumie. A to jest karaczan też, czy co to za karaczan? Te były tureckie poprzednie. Okej. To masz argentyńskie. Tam jeszcze mamy madagaskarskie na większe. Czyli rozumiem, to są karaczany i różne gatunki. Oczywiście, zależnie od miejsca życia. Widzę, że Emilka nie od kontynentu. Wie, to przejdziemy do następnego pajączka. To możemy jemu zostawić jej, tak? Tak, tak. Jak nie, to może i nawet ci skusić do wzięcia na rękę pajączka. Czy nie dasz rady dzisiaj? No jak nie skarbię, to się nie to spróbujemy później. Jak najbardziej, synu, no nie będę pękał. Idę wziąć. Tylko chodzi o to, żeby mi ręka nie drgała, nie? I mam nadzieję, że pająk potraktuje moją rękę jako podłoże, a nie jako ludzką rękę. Weźmiemy tutaj. Będzie chciał ugryźć. Gramostole porterii. Pewności nie masz. Jej to, uwierz mi, jej to dawaj z pensety. Nic nie mówi, nie? Pająk. Temu pająkowi to dawaj z pensety dosłownie. No. Dobra, nie będą mi te, na razie potrzebne te klapki na pojemniki. Weź sobie karaczanka i przysuń pensetę do pająka, zobaczysz jaką fajnie akuje na to. No, chyba ci pomogę. Jest tutaj, zobacz. Pa! Chwycił. Jest? No. A jest pod spodem. To jest gramostola porteri. I dość, że tak chwycił tym pancerzem od dołu. Czyli jakby go... Jak to jest? Pod brzusze? Ogólnie. Tak w sumie go tak go chwycił, nie? Że... Cechą takich ptaszników jest to, że... Te helicery są nie tylko oddawkowanie jadu, ale one miażdżą swój pokarm tymi helicerami. Co to są helicery? To właśnie te... Te chwyty, te? Masz tu helicery, na których są pazury jadowe. Aha. Nie? No. To są właśnie te takie gulki takie z przodu, nie? Które, okay. Którymi one właśnie łapią i mają na nich pazury jadowe. No. Nie? I miażdżą tymi helicerami pokarm. Żeby go później spożyć przez otwór gębowy. Mm-hmm. Więc w przypadku ptaszników nie ma czegoś takiego jak wstrzykiwanie soków trawiennych i wysysania ofiary, tylko one dosłownie zjadają. I widziałeś? Ruszał helicerami i miażdżył przez to pokarm, który złapał. Nie rusza się teraz. Zobaczysz może nie, zaraz przy większych pająkach jak to wygląda. Nie chciałbym to też zobaczyć. No robi to bardzo powolutku, nie?
Ale mieszkanko, przyznam, ma fajnie, nie? To fajne, fajne. Sobie podkopał je trochę już. Lekki remoncik zrobił, rozumiem. Jak u Szynowski. Słynny program telewizji. No. Mam coś dla ciebie takiego bardziej już zaawansowanego. Nazywa się to Pocyloteria Metallica. Ej, no weź, to trujak. Trujak, trujak, jak grzyb. Ale jaka muzyka zarąbista Metallica. Tutaj ten, dam ci Karaczana. Znawcy wiedzą, że Metallica skończyła się na Killem All, nie? A ty przesuniesz do otworu tutaj w korku i będziesz trzymał tego Karaczana. Może wyskoczy ta Metallica i chwyci sobie go. Dobra. Tylko ty uważaj, bo to jest naprawdę mocny jadus. No. Ruszcinkowi. O, dobra. To ja odsunę rękę od pęcety. Bardziej tak, może i trzymaj. I może zaraz ona wyskoczy. Do tego komina, tak? Tak. W sumie też dawno nie jadła. Może się skusi. O, skocz. Ot. Podejrzewam, że tam chwyciła sobie go. Tak? Więc... Bo nawet ciężko się tu przyjrzeć. Masz latarkę? Czy... Trzeba, muszę telefon wziąć. Poczekaj, ja przyświecę. Teraz to zobaczymy. A jest! Jest. Na ściance siedziała w połowie komina. No jak już... Wlaz na dół. Wpadł tam Karaczan, to nie zobaczymy całej akcji. Ej, zepsułem. No szkoda, ale nie przejmuj się, mamy tego więcej. Dlatego ja wiem, ale wiadomo, może ludzie chcieli zobaczyć Metallicę. Zobaczą jeszcze nie raz. Możecie posłuchać. No to opowiedz trochę o wrażeniach już. Nakarmiłeś 3 pajączki, tak? Znaczy ręce już przestały latać. Powiem szczerze, momentami nie wiem czego się spodziewać, bo nie wiem jaka może być reakcja tego pająka. Może chwyci, a może mam takie odczucie jakbym miał zaraz pobiec po tej pęcecie i od razu do ręki. O, a tutaj ja ci coraz gorsze przynoszę, bo tutaj mam... O ja pierdo. To jest... Ja pierdziło. Pteridophilus spa rusza. Ile tu pajęczyny? Jakby Natalia tutaj ten bliżej podeszła do nagrania, no to można wtedy zobaczyć. To jest Halloween w środku, nie? No, totalnie. Nie jest to duży ptasznik. Może go przyświeć, tak jak wtedy. A no, może ten. Ja przyświecę. Ale, no, super. Ale on ma odwrót. A weź od góry. A przytrzymam cię. No. Masz tu karaczanka dla niego. Karaczanek Boży. Kurwa. O, ucieka! Łap go! Ach, czekaj, chwycę. Będzie lepiej widać karmienie. Cholera. Karaczan. Aż się zestresował chłopak. Aż, no na ci już nawet podsuwam. Podano do stołu. Podano do stołu. Tak, tylko ciekawe, czy ten chwyci. O, ale czekaj, ten. O. Pa, jak pazury jadą. Aha, aha. Aż się zaświeciły te pazury. No. Ciekawe, że będzie chciał chwycić. Czy może chciałby mnie chwycić? Było, wątpię. Za dużo biegania by było. To weź tak delikatnie pyknij pęsetą karaczaną. O. Jeszcze? Czy nie, już tam nie wsadzę. Za głęboko, nie? No. Nie chcę, żeby, nie wiem, pająk spanikował i wybiegł stąd. Eksponuje ząbki. No. Ale nie, jakoś nie chce się skusić do jedzenia. To nie jest głodne. Myślałem, że jak dawno nie jadła, to... Jak ja bym tyle pajęczyny naprodukował, to ja byłbym głodny. To ja nie wiem, co z tobą jest, kolego. To zrobiłeś taki wystrój halloweenowy. No nie jeść nie chcę? Jeszcze mamy tego do karmienia. Monday. Po prostu Monday. Monday. Leniwy dzień dla pająków. Na pewno nie Funday, chociaż dzisiaj. Mam tu coś większego. Jest to Pocyloteria Formosa.
ale dla niej specjalnie tam jeszcze większą karmówkę. Masz jeszcze coś większego? Karaczan. O nie! Ta fujka. W sensie? Dlaczego? Fujka? Śmierdzi? Nie, po prostu jest strasznie duże. Zobacz. Jaki bazyle. Jak na żywo wrażenia do zobaczenia. Niesamowite. Zabierasz jednego? Nie, no śmieję się. Tutaj temu raczej wrzucisz po prostu. Okej, okay. Ale tu mu bezpośrednio, tak? Tak, gdzieś, tutaj... gdzieś tam wrzucisz. Może zechce chwycić. Chciałbyś od góry tutaj nakręcić wtedy. Nie, jest je łatwo złapać. W ogóle twardy pancerz mają. Zgają się, wiesz? Ale to nic. Pobawię się. Syczą. Syczą, syczą. Twardy pancerz, ale nawet się tak nie dają łatwo złapać. O. Jak z pęcety się wyślizgują. Spróbuj za nogę. Przepraszam, że się tak szczypie po łapkach. O, schował! Ale bystro. A wiesz, że oje stawonogi nie czują bólu? Nie? Nie. Ich układ nerwowy nie pozwala na to. Drobna, za nogę wchwyci. Drobna pomoc. Gdzie jest ta noga? Gdziekolwiek. Masz ich dużo. Gdziekolwiek. No, no jest, trzymaj. Jest. I podaj pająkowi. Pajączuś, masz. Czekaj. Ciekawe, czy chwyci. Czy będzie chciała... O Jezu, weź! No weź to zamknij! Czekaj chwilę. Jej! Ja uciekam! Albo się tutaj... No zamknij to! Już, no. Ja już miałem, ty wyglądało tak, jakby już miał wyjść, nie? Myślałem, że się rzuci. No i szczerze, ja jestem to spokojny, ale w środku to się we mnie gotuje. Chyba będę musiał się poratować kebabem. No, nie zdradzaj, co będzie zapłatą za ten filmik. Ja już chciałem się wygadać, wiecie. Taki fun fact. Tak. Samce karaczanów mają tu takie rogi. Tak możesz rozpoznać ich płeć. W którym aha. miejscu? I to jest samiec. Tak. Pokaż. Jaki w dotyku fajny. Pokaż. Twardy. No, masz tutaj loterię Mirandę tym razem. Mirando? To głupio, że poetki dzisiaj tak nie bardzo chcą jeść. Nie wiem, czy źle zrobiłem, czy dobrze. Dobrze, dobrze. A, bo tu jest odwok, bo odwoku nie widziałem. Teraz o, mam. Coś tutaj ten się ruszyło. Cofnął się. Może czeka na odpowiedni moment. Czuję, że pewnie tam widzi tego karaczana, tak? I co, próbuje się przymierzyć do niego, żeby go zaatakować? Mam nadzieję. Coś niechętne do jedzenia są dzisiaj. No nie wiem, tak widzę, że się cofa. Nie szkodzi, mam nadzieję, że ostatni, który jest żarłokiem... Ciekawe, co mu tam siedzi w głowie, że się tak cofa. To czy chce nagle zaatakować, czy po prostu będzie patrzył, jak sobie karaczan chodzi. Co, przymierzasz się? Chcę zobaczyć, co on tu robi teraz. A wiesz, co to jest? Nie. To nie uważałeś na moich filmach. No, nie zawsze byłem dobry w lekcjach. Ten ptasznik to jest pan Pompeteus Petersi. Brzmi jakby był jadowity taki fest, albo... On jest nie, duży po prostu. Nie, jest duży. Zwyczajnie. I on jest aż tutaj. Tak. Mam nadzieję, że ten będzie chciał
schwycić. Zawsze bym przerłopił. Te karaszane to się dobrze wspinają w ogóle. No, mają takie strasznie haczykowate nogi. Spróbuj, że potrafią nawet trochę kłuć tymi odnóżami. Dobra, jest. I ja mu tam podsunąć? No daj mu tam blisko. Pa, pa! Pa, aż karaczan piszczy. Chwycił dziada. Syczy no. Karaczan. Możesz tam sobie zobaczyć z drugiej strony, będzie, nie będzie pracował. Chodź tutaj, z tej strony. No, bo mówię ci, ja pan Puchy to wariaty, jeżeli chodzi o karmienie. Weź zamknij terrarium. Nie no, terrarium nie zamykaj, oni się nie ruszy już. A koty to ja pilnuję. Biedo czysko, jak syczy. To jest taki ten. Rafał, nie? Zamknij terrarium, proszę. No ale... No, to jak będę musiał wkładać jeszcze zaraz. No to włóż. No, chociaż tak przykryj. Żeby zjadł sobie. Co, nie bój się, ja kotów pilnuję. No, po co ja mam zamykać terrarium, kiedy pilnuję tych kotów? Pojąże takiego wielkiego karaczana w jakim no. Mówię, nie? I zobacz. No, koty nie mają nigdy dostępu do karaczanów. Wy macie dostęp, ale do czego innego, tak? Dostęp o, do cienka, do Natalii, do jedzonka. Kiciu się, tak. To był dzisiaj największy wyznacznik, jakby go nakarmiłeś. Ale byczek. Byczek, nie? Fajny, byczek. Nie? No. To jak wrażenia? Jak wrażenia z karmienia takich gigantów? No jest. No jest takie, wymaga skupienia, nie? No szczególnie w chwytaniu tych małych karaczanów i tych dużych. Ja ci tutaj ten... Duże są trochę uparte, no, w łapaniu na pęcetę. No. Początkujący, no, ślizgują się. Ej, najbardziej to trzeba uważać przy wariatach. Takich agresywnych. No w to nie wątpię, nie? Już nieraz były, że ptasznik wyskoczył komuś, ale... I tam człowiek chodził na przykład, ale to rzadkość ale jest. Ja się zachowałem tak profesjonalnie, że... no... miałem wszystko pod kontrolą, że pająk na pewno nie wyskoczy, nie? No i bardzo dobrze. Jak myślisz, sprawisz sobie takiego pajączka? No, myślę, że w niedalekiej przyszłości. Nawet w tym roku, można powiedzieć. Co, chcesz Emilkę na rękę? Słynną? No, celebrytkę naszą? Jak już celebrytka, no to no nie mam wyjścia, nie? Jesteś gotów? No tak, no już nie mam wyjścia. Nie będziesz panikował? Ale nie będzie spierdał? Nie. Czy uciekał? Nie, czy będzie... Nie, będzie. Emilka tak nie jest. To pewnie... No grzeczna dziewczynka. No jakoś po twoim głosie to tak powiem, że... Ile razy ją oglądałeś u mnie na kanale? I dwa. Zawsze była spokojna. No dwa. Rafał, pogoni kota, bo drapie kanapę. Ale to strasznie słychać. O, już go masz na ręce. Ty, mam nadzieję, że traktujesz moją rękę jako podłoże, nie? Bo wiem, że wtedy mnie nie ugryzie, nie? Nie ma szans, żeby Emilka cię ugryzła. Ale chodzi! Uwierz mi. I wtedy na to... To dopiero dzisiaj przeżycie, co? Kurwa, ale dziwne takie... Jak po tych włoskach. Aż się nie kontrolujesz. W słowach, co? Nie. Co twoja rodzina i znajomi powiedzą na takie coś, że ty wziąłeś? Uuu, odważny. No bo wiem, że tam w twojej rodzinie to tam raczej boją się pająków. Siostra w chłopie ma. Dlatego się o to pytam. To taką małą. Dlatego... Takiego pająka to by od razu by o swoją chałupę opuściła. No właśnie mówię, dlatego się o to pytam. Na widok takiego maluszka. Jak oni mogą zareagować na to? No. A ty taki odważny tutaj. Nie. No. Czego to ja nie robię tak za kebaba, nie? Ale odważny dzisiaj byłeś, zasłużyłeś nawet na frytki. Super. Proszę bardzo. Emilcia. Pokaż tego zbrodniciela. Zbrodniciel Emilcia. No to wiesz, chowamy. Powinajemy spokój, bo... No. Naprawdę chłopak dzisiaj się napracował. Nie będziemy denerwować. Widziałem po tobie, że stresu trochę się najadłeś. No nie powiem, że jestem bardzo spokojny, nie? Ja wiem, ale to...
Ja wiem, dla mnie to przy tym, ile ja już przy tych pająkach siedzę, to tak zabawnie wygląda z mojej strony, a z swojej już niekoniecznie. Dałem radę, nie? Najważniejsze, słuchajcie, kupujcie pająki. Najlepiej od tego, od łotohodowcy. Ja to rzadko sprzedaję. Szanujcie Jezusa i jego kącik pajęczarza. Tak jest, ja tylko jak na wyszki hodowy radę mam. Wilne całe te, nie? No ale jak, podobało się dzisiaj? Oczywiście, że tak. Zadowolony jesteś? No, przełamałeś dzisiaj lęk? Jak najbardziej, nie? Nawet w sumie nie spodziewałem się, że aż tak mi to pójdzie dobrze. Mogło być różnie. Mogłem naprawdę spanikować, nie wiem, jak to upuścić, albo... A ja wiem, bo pamiętam, jak kiedyś reagowałeś, ty dosłownie byłeś spanikowany na widok pająków. No tak, jak ty go opuściłeś. Znaczy, czy on wyskoczył ci od razu pod nogawkę wleciał. Ja nie miałem zareagować. Wiem, że straszyłeś na łóżko, ja później chciałeś przez okno skończyć. Nie, ja zrobiłem epickie, nie? Nie robicie tego w domu. Pamiętam, to były młode lata. Ile wtedy mieliśmy? 15, 16? No, 16 tak mieliśmy chyba. No, jakoś tak. Tomek, ale co sprawiło, że tak przekonałeś się do pająków? Bo Rafał mówi, że się bałeś kiedyś. No, w sumie jak obejrzałem kilka twoich live'ów, filmiki też. Sposób, jak się z nimi obchodzisz i Natala szczególnie też, jak próba karmić. Widać, że to jest kontrolowana sprawa i bardziej się na tym skupiłem, nie? No i panie Tomku, no, dzisiaj dużo zrobiłeś, przełamałeś swoje pewne lęki. Widzę, coraz bardziej pewny jesteś przy pająkach. Jest lekki progresik, nie? I mówisz, że jest szansa, że w niedalekiej przyszłości sobie sprawisz takiego zwierzaka. Pewnie. Bo wiem, że... Nie jest to niewykluczone. No, bo wiem, że chciałbyś takiego zwierzaka, który nie wymaga aż tak dużo uwagi. Tak, szczególnie to, bo jeżeli mielibyśmy jechać sobie znowu na wczasy, na załóżmy te kilka dni, 10 dni, to żeby pająk był w stanie przetrwać ten okres, nie? Tak, już będziesz gotowy na to, to daj znać, coś ci znajdziemy. Ale myślę, że też trzeba podkreślić, że Tomek pierwszy raz karmił i to trzeba naprawdę, tak. No zasługujesz na brawa, że się nie bałeś, ale że zachowałeś spokojną czy głowę. Czy macie odczucia, że tak jakbym miał lekkie parzenia, tu gdzie pająk siedział? Może... masz takie odczucie teraz. No. Jak mogła się wyczesać przecież. To znaczy ten, może możesz mieć taki odruch na i włoski parzące. Jakbym włókno szklane tak bym, wiesz, chwycił. No zaraz umyjesz sobie rękę. Nie przejmuj się tym. No, takie odczucie. Ale to jest chyba możliwe, tak? Bo jak byliśmy... Każdy może inaczej reagować. Jak byliśmy na dużej hodowli u kolegi Andrzeja, pozdrawiamy cię serdecznie, na pewno oglądasz, to też zaczęło mnie wszystko swędzić, nie? A co tam się u niego nie wyczesało? Możliwe, że jakieś włoski parzące poleciały, bo parę razy się wyczesała tymi karzeniwą wziąłem. No, ale to nie jest jakiś, żebym czuł z tego ból, tylko taki... Lekkie odczucie jest, nie? Spokojnie, zaraz to sobie umyjesz rękę. To nie jest nic jakiegoś tak poważnego. Chcesz, to ci tam pastę BHP, bardzo dobrą, sobie przetrzesz skórkę i zaraz będzie po problemie. Papier ścierny od razu, tak? A jak? Z papierem ściernym. Nie? Wszystko damy radę. Także na dzisiaj kończymy tutaj zabawę. Koty się bawi kulką swoją. Koty już chcą tutaj parować na ten stół się bawić. Tak, a to normalnie. My ich tylko ograniczamy. W każdym razie dzisiaj kończymy. Pozdrawiamy wszystkich. Jak się podobało? Dajcie lajka, komentarz napiszcie. Dajcie Jezusowi lajka. Tak, komentarz napiszcie, co o tym wszystkim sądzicie, o całym tym filmie. Zawsze feedback się przyda. No i koniecznie dajcie subika, żeby nie przegapić kolejnych produkcji. Moja propozycja to dajcie w komentarzu ogień dla Tomka, jeśli podziwiacie jego odwagę. Tak jest. Tak. Niech chłopak wie, że zrobił dzisiaj wielkie rzeczy. Za kebaba to. Nie. Boże, nawet z frytkami. No to już jest królestwo, nie? No. Także na dzisiaj się żegnamy i jedziemy konsumować. Trzymajcie się. Cześć. Na razie uwaga.